Rozdział dwudziesty. Wieczne Zmartwienie Dlaczego w życiu nie może być tak jak w pogodnej powieści? Dlaczego tak jest na świecie, że zawsze po latach wielkiej szczęśliwości, pogody i wesela przychodzi siedem lat chudych? Skończyły się w naszym domu piękne dni Aranjuezu, i matka przestała przypominać zadowolonego z życia pochadkowego prosiaczka. Zawisło nad nią wieczne zmartwienie z nocy i dni Marii Dąbrowskiej i stała się panią Barbarą, wzdychającą i martwiącą się nie tylko chwilą obecną, ale i na zapas. Powód: najpierw Alina. Alina pokłóciła się z Wiktorem, jak blady upiór rodzinny z zaciśniętymi ustami zjawiła się przed naszym domem w taksówce załadowanej walizkami jej osobistych rzeczy schroniła się do naszego ongiś wspólnego pokoju, ażeby pod rodzicielskim dachem lizać rany zadane jej przez okrutne życie. Ojciec był tym wszystkim wyraźnie zaskoczony. Wiktora bardzo lubił i wydawało mu się zawsze, że Alina jest w swym małżeństwie szczęśliwa, próbował więc z początku bagatelizować sytuację. – Myślałem, że nigdy nie porzucisz pana Mikaubera – mówił do Aliny, przechodząc do porządku dziennego nad listą przestępstw wzięcia, przytaczanych przez Alinę i nigdy nie pozwalając sobie go sądzić. W domu rozpętało się piekło, bo Wiktor przylatywał ciągle do nas i wobec tego kłócili się nad naszymi głowami. Strasznie dużo obydwoje mówili i sam diabeł nie potrafiłby się zorientować, które z nich miało rację i w ogóle o co chodzi. Ojciec pozwalał im się wykłócać, bo myślał, że się tym znużą i przejdzie im złość i zawziętość wzajemna. Gdy zwracali się do niego, żeby ich rozsądzał, zwykle odpowiadał Poradzę wam jak ojciec, róbcie jak chcecie i chował się po swojemu za książką. Matka usiłowała ich godzić, ale w takich wypadkach o mało sama nie obrywała wycofywała się więc do roli widza widza łamiącego ręce i polewającego każdą awanturę łzami. Ja chodziłam wściekła i zdenerwowana, Wiktora lubiłam wyjątkowo i byłam do niego bardzo przywiązana, nie chciałam tracić takiego szwagra, próbowałam ich pogodzić nie jak matka gdy byli razem rozwścieczeni, ale spokojnie rozpatrzyć sprawę z każdym z osobna. Poszłam więc do Wiktora do ich dotychczas wspólnego mieszkania. Wiktor nieogolony, zaniedbany, miotał się jak trąba powietrzna po nieposprzątanym mieszkaniu. Chciałam go uspokoić i rozśmieszyć, więc odezwałam się. Myślałam, że w małżeństwie swoim będziesz się kierował zasadą moja wdzięczna dziewko, niechże mnie Bóg opuści, jeśli cię kiedy zaniecham. Ale bardzo źle trafiłam, bo zwymyślał mnie tylko i prawie wyrzucił za drzwi. Z Aliną też nie mogłam się dogadać. Na każdą wzmiankę o pogodzeniu dostawała ataków furii. Przechodzili widocznie zwyczajny kryzys małżeński, ale jakoś za bardzo burzliwie i kłótliwie. Obydwoje byli uparci, i tak się w końcu na siebie zawzięli, że postanowili się rozejść i zaczęli unieważniać swoje małżeństwo w sądzie arcybiskupim. Naturalnie sprawa szła opornie. I nie zanosiło się na to, że ich związek zostanie rozwiązany. Księża byli bardzo twardzi, a sprawa błaha i głupia. Ojciec i ja męczyliśmy się bardzo, bo zostaliśmy podani jako świadkowie. Ja Wiktora, a ojciec Aliny. Przed każdą rozprawą znosiliśmy męki Tantala. Wiktor zamęczał nas tłumacząc, co mamy mówić. Alina wypisywała u adwokata całe referaty, każąc się uczyć ich na pamięć, ażeby łatwiej nam było deklamować przed sądem. A w sądzie cierpliwie protokołowano nasze ględzenia. Wszystko było beznadziejnie irytujące i nieprzyjemne, a w domu atmosfera nie do wytrzymania. Poza ojcem byliśmy wszyscy ponurzy, źli i nieznośni. Ojciec dusił się w takiej atmosferze któregoś dnia kłócąc się z Aliną naturalnie jak to zwykle bywa w życiu o jakiś drobiazg krzyknęłam jak jeden człowiek może być taką kupą idiotów z trzech panów na śniegu ty nędzna imitacjo życia Fanny Herst, ty stara panno Balzaka wrzeszczała Alina ty dziewico konsystorska Boja Żeleńskiego, ryknęłam i jak za dawnych dobrych dziecinnych czasów rzuciłyśmy się do bójki i do wyrywania sobie włosów. Ojciec cisnął książką i wpadł do naszego pokoju, ażeby nas rozdzielić. Potrząsnął nami solidnie i przyłożył po bolesnym klapsie. Też jak za dawnych dobrych dziecinnych czasów. Uspokoiło to nas momentalnie i wprawiło z miejsca w pyszny humor. Zachowujecie się jak banda rylogi Kiplinga, powiedział z wyrzutem. Jeśli jeszcze raz będziecie się w domu kłóciły i biły, to pognam was batoszkami boso po śniegu. Rodzina jest po to, żeby sobie pomagać i wspierać się we wszystkich momentach życiowych, zwłaszcza w trudniejszych i bardziej skomplikowanych. Takie rozumiecie kupą panowie. I to jest jedna jedyna rzecz, której od was wymagam i będę wymagał. Co do dziewicy konsystorskiej, to Alino, jeśli w dalszym ciągu pragniesz porzucić pana Mikaubera, pomogę ci. Dyna dała nam swym odezwaniem broń do ręki, broń potężną, którą zwalczymy sąd arcybiskupi. A ty? zwrócił się do matki, przestań cierpieć za miliony, przestań płakać, wzdychać i rozmyślać, o co to się miałaś martwić? Musisz mi uwierzyć, że nie ma żadnego nieszczęścia, jak długo nosimy słońce w herbie makuszyńskiego. A teraz się pocałujcie i dajcie mi spokój, bo jestem w bardzo ciekawym miejscu i ogromnie mi ciągle przeszkadzacie czytać. Uf. Chyba nigdy w życiu tyle naraz nie powiedziałem, i to wszystko przez was. Zamiast całować siebie, rzuciłyśmy się całować i ściskać najbardziej chyba miłego ojca na świecie. I znów zapanowała u nas harmonia. Następnego dnia ojciec wziął dziewice konsystorskie, świadome macierzyństwo i jeszcze inne książki boja, co skandaliczniejsze z punktu widzenia kleru i jak to się mówi po biblijnemu, sam czytał i mnie dał do czytania. W tydzień później w sądzie arcybiskupim tak się zaczął rozwodzić na tematy małżeństwa i świadomego macierzyństwa, powołując się ciągle na boja, że doprowadził księży do białej gorączki. Ja sekundowałam mu dzielnie. Sąd arcybiskupi nabrał takiego wstrętu do naszej okropnej rodziny, że postanowił uwolnić pragnącego żyć po katolicku Wiktora od nieodpowiedniego i nieszczęśliwego związku małżeńskiego. Tak to dzięki bojowi ojciec przechytrzył sąd arcybiskupi, a Alina po otrzymaniu unieważnienia anonimowo posłała bojowi w podzięce ogromny kosz kwiatów.